Mam tu spodnie skórzane, motocyklowe, w których musiałam wymienić zamek. To znaczy, gość kupił sobie spodnie i tą katanę skórzaną, tylko wszystko nie jest to kompletem, dlatego zamek, który łączył właśnie tą bluzę, wewnętrzny zamek taki, był niedobry, bo każdy się różnił, bo od innych kompletów to było, więc miałam tutaj fajne zadanie, żeby wymienić te zamki. Każdy jest inny, więc wyprułam. Trudno mi było kupić taki zamek, w końcu kupiłam. Chociaż muszę powiedzieć, że te zamki to nie jest to, co kiedyś. Takie mocniejsze. Tu mam na przykład jeden jest z jednego rodzaju, drugi z drugiego. I ten jest lepszy, grubszy jakiś taki. I chciałam właśnie z takich kupić. Bo ten, co kupiłam, to już nie jest to. Takie jakieś. No, ale no, innych nie ma. No, to już jest po prostu standard. O, taki jest. Więc ja myślę, że on by mógł być jeszcze lepszy. Ale no, jest taki, jaki jest. Nie. Lepszych nie wyprodukowano. Albo może nie mają sprzedaży. Przynajmniej u nas tu w Toruniu. W trzy punkty jeździłam, żeby gdzieś dostać zamek taki do skóry. No i jak widzicie Państwo, musiałam odpróć tą taśmę i przyszyć, no, wyrzucić tam ten zamek, a przyszyć ten. Robiłam tu, miałam nici kaletnicze, więc fajnie, ale niestety coś naciągały mi się za mocno, więc troszkę rwały mi się. No nie miałam w ogóle innego pomysłu, żeby jakoś to zrobić. Bardzo trudna praca tu przyszyć, ponieważ jest to najgorzej właśnie w pasie, w pasku. Tu jest jeszcze podszewka, więc tą podszewkę trzeba było też uchwycić. Nawet nie ma możliwości fastrygi, bo jest to skóra. I to tak trzeba było już jechać bez fastrygi. No, było ciężko, powiem Wam. Może powinna mieć taką maszynę do właśnie rzeczy tych kaletniczych, albo po prostu widziałam u szewca taką fajną maszynę, która fajnie szyła buty, całą skórę, wszystko, więc tu na pewno dałabym sobie radę, gdybym miała taką maszynę. Ale niestety nie mam. Może ktoś by mi podarował taką. Może być stara, byle tylko dobrze szła, pracowała. Albo za jakąś niedużą kwotę pieniążków mogłabym odkupić sprawną. Więc udało mi się to. Jak widzicie, żeby teraz tą część wszyć zamka, to musiałam spodnie wywlec na drugą stronę. Ciekawa rzecz, bo te spodnie, one mają tu takie nakolniki utwardzone. Tu jest, wiecie, ochronne. To wszystko jest bardzo fajnie, perfekt zrobione. Wyjęłam te formy ze środka, bo inaczej nie mogłabym przewrócić na drugą stronę tych spodni. No, teraz już założyłam. Bardzo fajne to jest. W środku zapakowane gąbki, takie plastiki, no ekstra. Spodnie fajne i cały komplet. Dzisiaj będą do odebrania to wszystko. No i to jest skóra, to wiecie. Na skórze jest bardzo trudno szyć. Trzeba mieć dobrą maszynę. No ja tylko posiłkowałam się taką zwykłą. Zobaczcie, mam syngierkę. To jest jeszcze ta stara syngierka, więc ona, no, poszła mi jakoś, ale no, trudno mi było. Ale udało się, tak jak widzicie. Więc to by było tyle. Co wy na to? No, cipnęłam się trochę, tak wiecie, na wyrost, ale no, chciałam chłopaka poratować, bo tak krawcowe to one tak nie chcą się męczyć. Jak już się męczą, to wiecie, nie? No to już kupę kasy sobie życzą.
No ja tak też za darmo nie robiłam, bo jeszcze musiałam zamek kupić, jeździć po ten zamek, tu, tam, szukać. Czas tracić, w końcu jak go kupiłam, no to trzeba było się za to zabrać. Nie narzekam, ale najważniejsze, że jest wszystko zrobione. Pozdrawiam Was serdecznie. To już są moje drugie spodnie motorowe takie. W innych wymieniałam to były skórzane i one miały tu takie wszyte innym taki materiał kaletniczy i on był cały, dziura tu była. W obydwóch miejscach jakoś, na tych miejscach były tu dziury i ja po prostu wyprułam te wszystko, cały ten materiał taki i podszyłam z powrotem, wrócił taki nowiutki. Bardzo ładnie mi to wyszło. No, chłopak był bardzo zadowolony. No to tyle w tym temacie. No, do usłyszenia, do następnego.